przyjechaliśmy do Kielc do Lidera, wygraliśmy 2-1 i powiedziałem w szatni, że ten zespół będzie mistrzem Polski i nie wiem, czy w tym sezonie, czy w przyszłym, ale na pewno będzie mistrzem Polski. Szedłem akurat za Głębię, było na drugim miejscu i gdzieś cały czas tak się układało, że gdzieś tam nam brakowało do tego Bełchatowa. My graliśmy z Widzewem, Bełchatów grał z Wisłą Kraków i pamiętam, że do przerwy prowadziliśmy 1-0. Znając wynik w Bełchatowie, że Bełchatów przegrywał z Wisłą, no wiedzieliśmy, że to jest szansa dla nas. Ale po 5 minutach meczu z Widzewem już przegrywaliśmy 2-1 i nagle wszystko uciekło, nagle tego nie ma. Prowadziliśmy Rui Miguela i Kolendowicza i za chwilę prowadziliśmy już 4-2. No i został finał w Warszawie. Było nas 19 i ja byłem ten 19. Siedziałem na ławce, ale wiadomo było, że nie wejdę w tym spotkaniu, więc no na pewno dużo emocji, dużo. Każdy na tej ławce żył, przeżywał każdą minutę. Andrzej Szczypkowski, nasz kapitan, poszłony przez dziennikarza, żeby porównał poszczególne pozycje Legii i naszych zawodników. No i wyszło, że my mamy lepszego bramkarza Wasławika od Fabiańskiego, że każdy od nas zawodnik jest lepszy niż od Legii. Pamiętam, że jak przyjechaliśmy na Legię, podszedł do mnie Irek Zawadzki, kierownik Legii, i mówi, że co wy żeście narobili, oni was zjedzą, mówi, że oni są tak zmobilizowani i to było widać, że Legia w pierwszych minutach rzuciła się na nas, strzeliła bramkę, mogła strzelić kolejne, ale szczęśliwie dla nas oczywiście stały fragment gry, Maciek Iwański, Arboleda, bramka. Wielka, wielka, wielka radość po każdej strzelonej bramce. Mieliśmy rzut wolny, Michał Staszczak wszedł na ten rzut wolny, na wyśrodkowanie Maćka Iwańskiego. Ale to dośrodkowanie nie było celne i krzyczałem do Michała Stasiaka, żeby wracał na swoją pozycję. Jeszcze było 15 minut do końca meczu, ale on mnie nie posłuchał. Wyczuł moment, ruszył jeszcze troszeczkę szczęśliwie, bo od surmi się ta piłka odbiła i wpadła minimalnie nad rękoma Fabiańskiego. Legia strzeliła bramkę, gdzieś coś tam była dyskusja. Długo nie wiedzieliśmy tak naprawdę, to, czy jest ta bramka, czy nie. Słyszałem wyraźnie gwizdek, zanim Roger oddał strzał. Było popchnięcie Mateusza Barczaka i był gwizdek, ale później jak zobaczyłem, że sędzia ma wątpliwości, podchodzi konsultować się z liniowym, jak to nawet dzisiaj ogląda z perspektywy czasu, gdzieś tam ma spokojnie, to zawsze serduszko drży. Na całe szczęście okazało się dla nas, że sędzia nie uznał tej bramki. Tam minuty płynęły strasznie wolno, każda minuta, każda sekunda. Pamiętam, że co chwilę spoglądałem na zegarek, a ten zegar jakby stał w miejscu. Po ostatnim wizycie sędziego no to był wybuch wielkiej radości. No. Dla mnie to było coś niesamowitego. Pół roku wcześniej byłem w trzeciej lidze, a tutaj w czerwcu świętuję Mistrzostwo Polski z Zagłębiem. Nie było szampanów przygotowanych wcześniej. Dopiero jak wróciliśmy do hotelu, to świętej pamięci Rysiek Bożyczko, kierownik, zaczął organizować jakieś piwko, jakiś szampan. No, oczywiście drużyna ruszyła w miasto, spotkaliśmy się następnego dnia rano, a po południu była wręczenie nagród, fantastyczna feta w Królikarni i dopiero do nas to docierało, że jesteśmy mistrzem Polski.